Skandaliczne rozwiązania korzystne dla firm związanych z energetyką wiatrową muszą zostać zbadane przez Komisję Śledczą, mówi premier Mateusz Morawiecki. Na jaw wychodzą kolejne niebezpieczne zapisy projektu ustawy autorstwa Koalicji Obywatelskiej Polski 2050. Teraz mówi się o możliwym zalewie Polski przez stare niemieckie turbiny wiatrowe. W ubiegłym tygodniu politycy Koalicji Obywatelskiej i partii Szymona Hołowni złożyli projekt ustawy, po którym zawrzało. Poza zmianami, które mają utrzymać niższe ceny energii, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych, pojawiły się zapisy dążące do ekspansji farm wiatrowych. To jeszcze nie objęli rządów, a już mamy przedsmak tego, co może nas czekać. Brak konsultacji społecznych, za to działanie pod dyktando różnych instytucji zagranicznych, działanie pod dyktando inwestorów zagranicznych i lobby biznesowego. W ubiegłym tygodniu politycy zaczęli mówić o poprawkach. Według projektu wiatraki będą stawiane w odległości nawet 300 metrów od zabudowań, a nie jak dotąd 700. W Niemczech to minimum kilometr. Jak podkreśla jeden z autorów projektu, poseł Polski 2050 Paulina Henik-Kloska, proponowana odległość wzrośnie. 500 metrów będzie absolutnym minimum i mało tego, to te normy sprawią, że głośniejsze wiatraki będą musiały stać jeszcze dalej. Oburzenie wywołała możliwość wywłaszczania gruntów pod budowę farm wiatrowych. Projekt rozszerza katalog inwestycji na cele publiczne o wiatraki i fotowoltaikę. To oznacza, że bez zgody właściciela gruntu i wbrew miejscowemu planowi zagospodarowania inwestorzy będą mogli postawić farmę OZE, mówi minister klimatu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Będzie można, będąc w katalogu celów publicznych, wszędzie łącznie z parkami krajobrazowymi, inne źródła odnawialne budować, inwestować, chociażby farmy fotowoltaiczne. Wiatraki staną nawet na najlepszych gruntach rolnych pierwszej czy drugiej klasy, mówi doktor inżynier Andrzej Michalak. Zamiast produkcji żywności będą stawiane wiatraki. Współautorka projektu, poseł Hołowni Paulina Henik-Kloska, przekonuje, że nie chodzi o wywłaszczenie, ale jedynie umożliwienie pociągnięcia kabli. To także stworzy problemy, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Może przechodzić na przykład pod terenem przyszłej inwestycji, ktoś chce sobie dom postawić, nie będzie mógł w tym miejscu postawić domu, bo będzie miał kabel. Co więcej, wiatraki mogą uszkadzać sieci energetyczne, przy których będą umiejscowione, a to oznacza długotrwały brak prądu. Ten projekt usuwa chociażby zupełnie przepisy dotyczące lokowania farm wiatrowych wobec sieci najwyższych napięć. Uszkodzenie takiego wiatraka może uszkodzić sieć najwyższych napięć. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński wskazuje na jeszcze inny problem, jaki niesie projekt nowej koalicji. Modernizacja farm wiatrowych. Nie będzie można wymienić zużytych turbin na nowe. Będzie można tylko instalować turbiny starsze niż 4 lata. To wpuszczenie do Polski odpadów wiatrakowych. Będą mogły być zainstalowane tylko turbiny starsze niż 4 lata. Już dziś Niemcy i inne kraje, które budowały wiatraki na dużą skalę kilkanaście lat temu, mają problem, co robić ze starszymi turbinami, które tracą efektywność i zaraz trzeba będzie je utylizować. To kolejny krok do zaśmiecania Polski, podkreśla doktor inżynier Andrzej Michalak. My będziemy tutaj nie dosyć, że niszczeni od strony możliwości rozwoju gospodarczego, rolnictwo niszczone, to jeszcze będziemy zalewani tym złomem. W związku z szeregiem pułapek i niejasności w projekcie premier Mateusz Morawiecki apeluje o powołanie komisji śledczej. Jest to ewidentny szwindel legislacyjny, dlatego domagamy się komisji śledczej, która rzeczywiście sprawdzi, skąd są te przepisy. Projekt to forma szantażu, gdyż dopóki nie zostaną przyjęte zapisy o farmach wiatrowych, nie będzie gwarancji niższych cen energii. W Sejmie jest również projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości, który dotyczy jedynie zamrożenia stawek za energię. Reguluje te tematy w bardzo prosty sposób i w sposób taki, który nie pozwala realizować interesów lobbystów. Projekty poselskie i rządowe będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się w środę.